Cześć, tu Ernest, a w tym filmiku przyjrzymy się ostatnim nowościom ze świata Fortnite. Mamy dzisiaj wiele sekretów do odkrycia, dlatego zaczynajmy! Najpierw rzućmy okiem na ostatnie zmiany na wyspie. W filmiku na temat sekretów wyspy sezonu 6 przyjrzeliśmy się tematowi nadchodzącej zwierzyny, jaką będą raptory. Jedną z podpowiedzi co do ich nadejścia były jaja dinozaurów, które twórcy gry umiejscowili w różnych miejscach. I co ciekawe, niedawno aktywowano ich następny etap wyklucia. Jaja są teraz popękane, a z ich wnętrza dobiegają odgłosy bicia serca. Dzięki peku wiemy, że to drugi etap z trzech. Już wkrótce na trzecim etapie pojawi się jeszcze więcej pęknięć oraz będziemy mogli usłyszeć odgłosy samych raptorów. Posłuchajcie sami. Poza tym dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że wersja Fortnite 16.10 jest powoli wdrażana na wstępne serwery, co oznacza, że już w przyszłym tygodniu będzie update. I bardzo możliwe, że tego samego dnia co update wejdą również raptory. Dalej, nowa ekipaka. Słuchajcie, zaszyfrowany skin, który wyciekł kilka dni temu, okazał się być do ekipaki. Oficjalnie nazywa się Ali, a do zestawu z nią będzie jeszcze plecak piszczek, czyli przestroga dla niesfornych myszy, obrany do ości kill of ościg, malowanie kocie łapka oraz ekran wczytywania wybieg. Mój ulubiony element tego zestawu to szczerze mówiąc chyba ekran wczytywania, który wygląda jak coś prosto stop model. Na widowni są dobrze nam znane postacie i nawet oryginalna puma. No i spójrzcie tylko na tego bananka. To będzie już piąty skin do ekipaki i zawita on do szafek członków ekipy Fortnite już 1 kwietnia. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba. Z tego co słyszałem, to większość osób nie przypada za tym skinem. Ja go otrzymam tak czy siak, bo zapłaciłem za marcową ekipakę i kto wie, może w grze nie będzie taki zły. Minusem tego skina jest to, że włosy Ali przenikają przez plecaki, co wygląda trochę dziwnie. Ale poza tym to podoba mi się coraz bardziej. Dalej w temacie nadchodzących skinów to twórcy gry w karecie bojowym poukrywali kilka podpowiedzi, które zdradzają nam, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym sezonie. Mianowicie, na poziomach 88 i 91 można odlokować bardzo fajną ikonę sztandaru i graffiti, które przedstawia postacie z Fortnite w bójce w stylu czarno-białych kreskówek. Na pierwszy rzut oka ten kreskówkowy miałśniak skojarzy mi się z Kotem Felixem z czarno-białej kreskówki, choć przypomina on też Bendiego. Na evencie finału 5 sezonu twórcy gry otworzyli nam drzwi do alternatywnych rzeczywistości Fortnite. Zerknęliśmy na przykład do świata Fortnite, gdzie otoczenie jest bardzo realistyczne, a na niebie wyraźnie widać olbrzymią planetę, podobną do Saturna. Biorąc to pod uwagę, bardzo możliwe, że istnieje też świat Fortnite, gdzie wszystko jest w takim właśnie kreskówkowym stylu. To nie bez powodu pojawiło się w karnecie i myślę, że w przyszłości pojawią się skiny w tym właśnie stylu. Podobne do tych z konceptu autorstwa The Haunted Legend. To byłby automatycznie jeden z moich ulubionych zestawów. Jestem też ciekaw, jak te postacie się tu dostaną. Może na pewnym etapie sezonu znowu zaczną tu przeciekać dziwaczności z innych światów, tak samo jak to było na evencie. A wy jak uważacie? Swoją drogą, przypomina mi to sytuację z filmu Spider-Man Uniwersum, w którym to pojawili się Noir i Prosiaczek z alternatywnych wymiarów. I mimo tego, że byli w innej rzeczywistości, dalej podlegali zasadom i stylistyce komiksów, z których się wzięli, co było bardzo fajne. Hey, fellas. Is he in black and white? Where's that wind coming from? We're in a basement. Podobnie to działa w Fortnite. I pamiętajcie, to tylko koncept, który powstał na podstawie m.in. tego graffiti. Te skiny nie są potwierdzone i nie wiadomo, czy będą. W karnecie za epickie wyzwania można też odblokować emotkę Panny Rybenki. Co ciekawe, postać ta pojawiała się już na ekranach wczytywania 4 sezonu rozdziału 2. Niemniej do dziś nie weszła do gry. Tway na swoim Twitterze dał znać, że na start sezonu 6 tej zestawu pika gry dodano efekt motyla, który byłby do jest mógł spadania, co podpowiada nam, że rzeczywiście będzie skinem. Warto uwagi jest też to, że na tej emotce zmieniono barwę tego skina, więc możliwe, że będzie miała dwa style. Jeden pomarańczowy, a drugi turkusowy. To nie wszystko. Pamiętacie te oficjalne koncepty skinów? Dla tych, co nie wiedzą, to Kewuru Games na początku marca wzbogaciła swoje portfolio o zestaw konceptów, które zostały stworzone na zlecenie od Epic Games do Fortnite. Co oznacza, że to są tak jakby oficjalne koncepty, które pewnego dnia mogą wejść do gry jako skiny. Wspominam o tym, ponieważ w sekrecie, gdzieś pomiędzy 12 a 16 marca, zaktualizowano te koncepty. Zaszła bardzo subtelna zmiana. Mianowicie, zniknęły z nich loga agencji Echo i Alter, co w sumie mnie nie dziwi, ponieważ te agencje już nie odgrywają żadnej roli w fabule Fortnite. Zmieniły się też niektóre inne szczegóły skinów. To bardzo subtelne zmiany, ale myślę, że jednak znaczące. Słuchajcie, w obecnym sezonie do sklepu zawitała Isabelle, która jest w zasadzie młodą Calamity z 6 sezonu rozdziału 1. A na tym koncepcie niektóre postacie wyglądają na młode wersje niektórych starych skinów. Jak na przykład ten Midas, Toksyna czy Burnout. Więc myślę, że coś tu jest na rzeczy. Niestety dalej nie wiadomo, czy, kiedy, ani w jakiej formie te skiny weszłyby do gry.
Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym wam bardzo podziękować za wsparcie z kodem Ernest. A oto kilku z moich wspierających. Co do sklepu Fortnite, to pakiet startowy dalej jest niedostępny, ale można go kupić poza grą w sklepie Epic Games Store lub w sklepie waszej konsoli. Więc jeśli potrzebujecie fałdolców z pakietu, no to wiecie, gdzie go szukać. Przechodzimy dalej do trybu kreatywnego. We wtorek po południu aktywowano nową mapę fabularną, która zabiera nas na przygodę w zrekonstruowanej posiadłości Croftów. Będę grał w grę. A w jaką? Tomb Raider. Winston, zaufany lokaj rodziny Croftów, powiedział Larze, że w posiadłości widać dziwne światełka, a z jej wnętrza dobiegają osobliwe głosy. Musisz wyruszyć w głąb budzącej grozę rezydencji i wspólnie ze swoim oddziałem rozwikłać jej tajemnice. Szczerze polecam wam wskoczyć do tego świata, jasno widać, że weszły w to tony pracy i to aż 6 budowniczych, a przy okazji znajduje się tu sekretny kod, za wpisanie którego do waszej szafki trafi wyjątkowe graffiti z Larą. Jeśli ktoś z was chce kod od razu, to uwaga spoilery, oto i on! Kod ten należy wpisać tutaj, na oficjalnej stronie Fortnite, którą teraz widać na ekranie. Kod będzie aktywny do końca marca, a zatem korzystajcie! Poza tym niedawno dowiedziałem się o bardzo fajnym nawiązaniu do pierwszej gry z serii Tomb Raider. Mianowicie na jednej z misji zadaniem Lary było przeszukanie pałacu Midasa. I tam był jego pomnik! Trzeba było jednak podejść ostrożnie, ponieważ zetknięcie z odłamaną dłonią Midasa skutkowało pozłoceniem. A w Fortnite dzisiaj skrywa się złoty styl do Lary Croft. O ile jeszcze nie wiemy za co będzie, to już wiemy skąd się tu wziął. To fajna ciekawostka, ponieważ w Fortnite też jest Midas, który potrafi zamienić w złoto wszystko, czego się dotknie. Dokładnie jak jego pierwowzór z mitologii. Wielu z was już pewnie wie o tym, że style do agenta Jonesa z Karnetu Bojowego zawierają pamiątki z jego przeskoków między różnymi rzeczywistościami. Wyposażył on bełty od Daryla z The Walking Dead, rękawice od Rio, ostrza od prawdopodobnie Batmana, zbroje ze świata obcego i tak dalej. Pod znakiem zapytania jednak był jego finalny styl z poncho. Okazało się, że bardzo podobny nosiła Lara Croft przy okazji odwiedzin Meksyku w grze Shadow of the Tomb Raider. To kolejne widoczne nawiązanie do tej serii gier. Słyszałem o teorii, że to poncho może być nawiązaniem do filmów Powrót do przyszłości, co zauważył fanki na Twitterze. Ja jednak jestem przekonany, że twórcy gry inspirowali się właśnie Tomb Raiderem. Wybierając buty dla Jonesa, też! Sytuacja wygląda tak, że takie poncho są bardzo popularne w filmach ogólnie, ale ponieważ Lara była tak naprawdę ostatnim i najnowszym łowcą na evencie, a to jest ostatni styl do Jonesa, uważam, że to poncho jest właśnie od niej. Choć nic takiej współpracy nie wyklucza. W multiversum Fortnite nie zna granic, a na start sezonu 6 zaktualizowano niektóre tekstury deskolotki, co może zwiastować ich powrót. Działają one bardzo podobnie do hoverboardów z Powrotu do przyszłości, więc może taka kolaboracja już się gotuje. Ponadto Danny zauważył kilka podobieństw do gry Zelda Breath of the Wild. Jeśli macie albo mieliście Switcha, to na pewno tą grę przynajmniej kojarzycie. Jest mega, ale co ciekawe, Fortnite pożyczył z niej kilka pomysłów. Mamy tu podobieństwa pod względem budowli, a nawet skinów. Osobiście uważam, że niektóre te porównania są trochę naciągane, ale szybowanie przy użyciu kurczaków zostało rzeczywiście wzięte prosto z tej gry. Wróćmy do tematu zmian na wyspie, a dokładniej na polu bitwy. We wszystkich trybach tymczasowo wyłączono kokosy i śrubane grzybki. Jak już pewnie wiecie, te przekąski leczą punkty dla wielu posłony. Wyłączono je z powodu błędu, dzięki któremu można było aktywować ich efekt leczenia na cały mecz. W przypadku śrubanych grzybków to było 5 punktów zdrowia lub osłony na sekundę przez cały mecz, co było totalnie nie fair. W trybach turniejowych za to wyłączono również tymczasowo rybki przy dolanki. Nie podano dokładnego powodu, ale przypuszczam, że stało tak się z powodu takich akcji. No. Jeśli tak, to nie dziwię się, to musi być mega wkurzające. Dalej w temacie błędów to nie jestem pewien, czy to się zlicza, ale wyzwania drugiego tygodnia wyszły przedwcześnie, we wtorek, ale bez wyzwania legendarnego. Fortnite dał znać, że legendarne wyzwanie na ten tydzień pojawi się dopiero dzisiaj, około 15. Twórcy gry dali też znać, że w następnym update'cie naprawią m.in. widoczność w burzy, zduplikowane powiadomienia z expem, błąd, który powodował, że otwarcie ekwipunku anulowało przeszukiwanie, podnoszenie itd. oraz wyzwanie z anomalią w rekinie. Niektórym to wyzwanie po prostu nie działa. I to na razie tyle. Życzę wam wszystkim miłego dnia, nocy, tygodnia i roku i do zobaczenia w busie bojowym. No dzień dobry. Dobra, nara. Niech to!